Jechał. Dwójka i no to ten wałek na 1000 zrobi, słuchajcie, robotę. Luksus. Fajnie leci, chcemy się teraz pozbyć, bo zostały tam belki z tamtego sezonu w środeczku. Więc niech one sobie... A, one się pewnie będą teraz darły, bo na dole jest bolec. No tak też mi się wydaje, ale dobra, słoma leci, także jest wszystko luz. Dobra. Teraz tak, co my odpinamy? No i jak? Na jakim biegu jeździłeś? Trójka! Trójka? Jedynka i... No no jod, no 3-1, no. Luks. Czekajcie, wezmę sobie rękawiczki. Oczywiście lecimy na przyczepę, widzicie, chyba po ubiorze odjebany jak szczur na otwarcie, ale spokojnie, tylko posuwanie na solcu. Koszula musi być, kurwa, na guziki na pierwszy się nie zapnę. Trzeba właśnie tą pierwszą wywalić. Czekajcie, ta druga nie też. Kurwa, nie mogę dopiąć guzika. Nie, burty by trzeba było, czy nie otwieramy? Ja może nie, nie wiem. Pójdzie? Dobra, pójdź. Nie lub. Powiem wam, przy dwóch ciągniczkach coś pięknego. A ile ja... O Jezus, pamiętacie, znaczy, za dużo to, że się tam nie widzi, dzieli, bo to już noc przyszła, przecież my do drugiej w nocy żeśmy wtedy prasowali. Ale tak to przecież, kurwa, odczepiać trzeba było tu po, przy prasie, wiecie, opuszczać tam kolberką, odczepić, wziąć przyczepę, jechać zawieźć, kurwa, no to chuj nie robota była. Czy przy cyklopie, tak jak teraz, na dwóch, o Jezus. Dobra. Czekaj, jeszcze. Dobra. Dobra, będę ja trzymam. Możesz puścić. Luks. Powinno być w porządku. To co, otwieramy? Nie, nie otwieram. Nie wiem, a on ma łańcuszki? Tu jakiś jest, tu z tej... Dobra. Jo, żebyśmy tylko zdążyli. Także jeszcze raz. Dzień dobry, mordeczki.
Wiecie, jak pogoda dopisuje, wszystko jest dobrze, wszystko idzie po naszej myśli, to się człowiek cieszy, nie? No też sami wiecie, o co tutaj kaman. Ta soma fajnie obleżała, bo to po pszeniczce, pszeniczka była koszona jako pierwsza. Ale tu po kosiku za dużo nie jest, bo pszenica skracana i w ogóle, więc no nie na sumę, nie? Nie na sumę. A co to? Kurde, się żem przestraszył, że coś się cholera zapoliło, ale nie, to u sąsiada z komina chyba tylko po prostu. No co, ja kombajn, ja akurat sobie łęcia złapałem, tata sprawdził, czy w kombajnie wszystko git na wiosenne, bo to wiadomo, mizerię nada taką, ale żeby nie było lipy, no to trzeba dobrze wiatr ustawić i wszystko jest ok. Powiem wam, że jak na to, co koło domu, tam nic prawie nie było, to i to kury wydziobały, a to wiadomo, jak to wyglądało, sami widzieliście. No to kurde, zbiorniczek prawie dało, nie? Także tam ciekawe. Będę musiał przężyto przerzucić i wtedy będziemy mogli sobie, słuchajcie, działać. Od rana rosa, więc nie prasowaliśmy. Myśmy tylko ogarniali tak naprawdę. O, zerwana. A chuj może być. Reza tam od razu do obory sobie ją wrzucę, nie? Chcemy też, wiecie, wyjechać prasą, zobaczyć, bo mamy tą część zamówioną. Wiecie, do prasy, co się w poprzednim sezonie za brzydkim słowem powiedzieć pierdoliła. No i wiecie, nie przekładaliśmy tego z racji takiej, że no wtedy nam ustawił, to powiedział, że to jeszcze chwilę pochodzi. A jak wiecie, jest tak dobrze ustawiona, no to niech jeszcze poprasuje. A może sezon, a może dwa, a może pół, ciężko powiedzieć, więc na razie niech prasuje i będzie wszystko luksus. Kurde, John Deere to tam se pyrkocze tylko. Wałek, dobra, wyłączony. Tu też luks jest, słuchajcie, z wałkiem masz kurwa przy kierownicy, włączanie, wałka wąt, więc no z czym do ludzi, nie? A w 60-ce? Jakby dentystę włączał ktoś za każdym razem. No i sterowanie samo, nie? John Deerkiem, paluszkiem można sobie jechać. Nawiewy se chodzą. Więc mówię, tata zaraz do roboty idzie, więc niech sobie odpocznie, bo można powiedzieć, że prasowanie to w jakiś tam pewien sposób jest odpoczynek, bo wiecie, nie w gorącym se jeździsz. Tylko tam już fajnie, można powiedzieć, że chłodniutko. O, miejmy nadzieję, że słuchajcie, słomy starczy, bo żeśmy resztę już waliłem na sieczkę, bo mówię, kurde, no tych pokosów sporo tam jest. A to jednak jest duży kawał, bo pamiętacie dobrze, żeśmy stąd zbierali w poprzednim sezonie. Fakt, że tu poszedł obornik i w tym roku też pójdzie obornik. Więc powinno być wszystko jak w najlepszym porządeczku, jeśli chodzi o zabranie stąd słomy, kolejny sezon. Ale też tej nie zabieramy całego pola, nie? Tylko tak naprawdę trochę. Fajnie, ta soma już tak przeszła sobie troszkę. To też nie jest taka, wiecie, mocno sprężysta. A, o. Jak kojarzycie tą T8, co jest na tym polu, co nagrywaliście, to właśnie rolnik sobie kombaj kupił, bez awaryjności tam życzę. Wczoraj, kurde, T8, słuchajcie, naczepę od ciężarówki i ogień pełną zboża. Pięknie to wyglądało. Aż miał, kurwa, co robić na asfalcie. Także kupił leksjonka niby, więc zobaczymy, jak będzie tu kosił. Może coś się nagra, coś się ogarnie. Zaraz zobaczymy też, czy teraz czasami nie wejdzie tabelka w tą stronę i ta w tą. Dobra, pasuje robota. Wiecie, takie trochę kostki Lego, nie?
O, przyczepka leci, szkoda, że akurat nie te ósemeczka. O! Kurde, to są, powiem wam, idealne belki, nie? Naprawdę, pod względem długości. Bo już tam waga, no to wiadomo, w zależności od słomy, nie? Ale pod względem długości to są najlepsze belki do układania na przyczepie. Myśleliśmy, że może podgarniać, wtedy wiecie, mniej tych przejazdów by byłoby, najwyżej wolniej jeździł, ale kurwa, jak to kamień gdzieś się wpadnie, czy coś narzuci. Niby aż tak nisko prasy nie mamy, bo po cholerę opuszczoną. No ale sami wiecie, nie? Ciach bajera, nie? Jeszcze ta pienka jeszcze trochę, kurde, przetnie z tym wapnem, no. A i nie mogę odżałować. Zobaczymy, jak będzie szło piastem, no jak to może pójdzie, to tą drugą łódkę niech w poniedziałek przywożą, bo powiedzieli, że w poniedzieli zawsze jest ten plusik taki, nie, że leży, nie, przez weekend. Sobotę jest zrobione i po nocy, nie, czy tam oni w piątek nawet już robią. Muszę nawalić na tą stronę, bo to bardziej trochę wystaje, ale to tam z kolejnymi poziomami to się ogarnie. Kurde, no chciałbym dzisiaj, żeby było zakończenie zim, naprawdę. Żeby zmucić, jak już zmucone, to już wiecie, prasować się zawsze da, nie? A dobra, co będziemy się, słuchajcie, szarpać. Poczekamy, Kubuś jechał prasować, gdzieś tam go dronem sięgłem, jak zapierdzielał. Leci u siebie. Wczoraj kombajnowali. Dzisiaj prasowańsko. No na razie nie mam kiedy podjechać. Może gdzieś tam jeszcze go złapię w następne dni. Wiecie, robota u siebie, nie? Or. Ciekawy jestem, będzie jak miała zbicie. Ale wiesz, no jest słabszy pokos. Jedzie lekcją, słuchajcie. Można powiedzieć, nowy nabyteczek u sąsiada, no bo kurna, pomiędzy polami, no to, no sąsiad, no. Kurwa, o. Coś słyszałem. Congratulations, staging ovation. Opa, dople. Kurde, powiem wam, ja nie wiem, nie mam pojęcia, ile będzie vlogu. Ogólnie już mam zamysł na to. Nie wiem, czy ja już wam mówiłem, czy nie. To najwyżej to się wytnie. Ale będzie tak, że robimy po 25 minut vlogi, coś takiego. I będzie, wiecie, ja zobaczę na kompie, nie? Jak mi to dwa pierwsze vlogi, jak wyjdą, sobie zrobię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale weźmiemy, ogarniemy coś takiego, że prawdopodobnie będzie urwanie i wiecie, i kolejnego dnia kolejny vlogas będzie leciał, nie? Także dalsza część, tak jakby, bo wiecie, ja się nie witam, ja się nie żegnam, może czasami w zależności, jak tam sobie, wiecie, zaczynamy danego vloga. Jak wiem, że na przykład tego dnia, jak skończy się robota, to tak można zakończyć to. Ale tak, to powiem wam szczerze, że myślę, że to będzie naprawdę fajny plan. Wiecie, to będzie wychodziło systematycznie, albo codziennie, albo co dwa dni, na przykład o godzince 8 rano. I niech się dzieje, słuchajcie, żniwa zawsze się, kurwa, kończyły w sierpniu. O! Belki mi wyjebało na zakręcie, no tak myślałem właśnie, na koniec poszedłem, patrzcie, położyć tamtą. Żeby to mi, kurna, dziot przytrzymało. Teraz to muszę wziąć. A teraz jakieś małe kłódki się, kurwa, robią. O. Już to będzie trzymało. Masz nie lecieć.
Jeszcze burta jak wystawiona, to też całkiem inaczej od dołu samego sobie tak ułożyć, ale no my chcemy tylko przyczepę jedną naprasować. Mówię, tata do pracy, to może jak ktoś będzie chętny, bo sam se raczej nie poradzę, bo kurwa co, ja bym musiał kawałek przejechać, się zatrzymać, ułożyć się, no zawsze to jest jakaś robota, inaczej. Jak skończę, słuchaj, to prasowanie, żniwa i będzie czas, to nawet głupią jedną przyczepę przyjadę się uprasować. No, robota trochę głupiego na pewno, nie? Ale no... Zawsze już przynajmniej troszeczkę człowiek sobie tego ogarnie. Dobra, widzę ta w tą, następna w tą. Jo, prasuję. O, kurwa. O, jak taka długość by była, to by była luks. A tamte dwie się takie długie kurwa zrobiły. Czekaj, teraz tą dołożymy. Ta je przytrzyma. No i spód będzie jako taki ułożony. No, także mówię, zobaczymy jak to będzie wszystko szło. Żeby tu nic nie zapeszać. I zobaczymy, co z tym prasowaniem jeszcze dzisiaj wyjdzie. Następnie, tak jak mówiłem o vlogach, to po prostu będzie sobie wychodziło, nie wiem. Kurwa, tam jest... Będzie podobnie, powiem wam, prawie materiału jak w tamtym roku, no. Bo tu przecież jeszcze to... talerzowanie, uprawka, jakaś wapno, kurwa, no to przecież... Słuchajcie, to zejdzie. Nie ma co, to zejdzie, więc... Tych vlogów na trochę czas będziecie mieli, no a dokończając, mówię, kurwa, żeby to od 19 sierpnia kończyć, lipca, kończyć żniwa. Chyba pierwszy raz, słuchajcie, będę u Bronka na urodzinach, no. A zawsze to praktycznie wyjeżdżałem na jego urodziny. No dobra, pierwszą sobie zrobimy tą. Zrobimy sobie podstawę. Nie będę musiał tak daleko po te belki łazić. Kurde, czy ona by chciała wejść w poprzek? Ona by tak chciała. Wiem, że będzie ciężej wyciągnąć, ale ja lubię mieć twardy grunt pod nogami. Także co roku jakieś chociaż nowości pod względem vlogu. Wy lubicie systematyczność, widzę to po kanałach z grami, wiem, przepraszam, no niestety na żniwa nie byłem przygotowany, ale jechałem tu tylko z myślą na 3 dni, więc to nie ma co narzekać. Dobra, dajmy ją na górę, boję się, że jak będziemy skręcać. Syk, syk i tamto być. W tą stronę. Dziękuję. Pardon, można panią kurwa prosić do tańca. Zapraszam na walca. Dzień dobry pani, witam serdecznie. Kurde, tak sobie myślę. Są w tą stronę. Zróbmy tak. O, to też lewą nam ładnie przytrzyma.
A właśnie, jak będę kosił, to jeszcze tu po pszenicę muszę przyjechać, żeby ją nie zapomniał. Kurwa, o co to mnie się tak bują? Coś źle zrobiłem na dole. Jest teraz problem. Także buja jak na łajbie starej jakiejś. Belkę rozwoliło. O, kurwa, dawaj. Taka godzina do belek chyba na 10, bo kurwa. Samo słońce, południe. Dziura mało. Raczej inaczej tu nie ułożę. Dobra, ciultej. Wydaje mi się, że wczoraj, kurde, jak ja skończyłem kosić, przyjechał przez miedzę kosić. Kurde, mówię, nie mogłeś wcześniej. Ładny widok. Kurde, nie ciekawe, czy tata zresetował licznik. Tamte ze strony zrobiliśmy 776, ale ze 150 bym odliczył, bo było rozjebanych na początku. A wiecie, a to liczy, nie każde cięcie. Więc generalnie to fajno widzisz. Najwyżej sobie, jak będę zdejmował, to jako tako policzę, ile było, i zresetuję na następne. No ale za to zbierzemy na jedną. Nie była słoma tyngą. Wydaje mi się, że później jak pojedziemy w tamtym, to jeden pokos tak, żeby tu kurwa całą strzepę dopełnić. Och, to se mógł odpuścić. No to będziemy raczej jechali prawie do końca po jedną belkę. Kurde, wiatr jest duży. Dość. A wiatr od nich. Ładne niebo w ogóle się ostatnio tak potrafiało. Powiem wam, i coś tam materiału nagrałem. Wydaje mi się, że starczy chyba. Wiecie, też jest jak to. Ja sobie mogę ponagrywać tylko jak na przykład robię w szpicherku, to na szybkości ja biorę drona, już dronem kurwa zapierdalam. Z domu nagrywam i sobie idę po drodze. Dojdzie do praktycznie koniec baterii, biorę drona i idę, bo ojciec akurat kończy. Z kamerą no to najlepiej się opłaca iść jak ciągnik stoi. To tam nawet będzie widać po ujęciach pewnie. W ogóle nie wiem jak tam, bo pod jedną nutę w ogóle już w tamtym roku znalazłem jedną nutę i mówię, kurde, to by się fajny film przydał. Normalnie, aby teledysk człowiek nagrał. Lubię bardzo tą nutę, bo takie wspomnienia są dość stare z racji tego, że ta nuta kurwa już była od czasów, kiedy ja praktycznie zaczynałem na YouTubie i chyba już z raz albo nawet z dwa robiłem z nią film, może z raz na pewno. Ale takim zajebistym remiksie jest, więc no trzeba po prostu na to zobaczyć, czy to wszystko się uda zrobić i będzie to
pasowało. O, jeszcze wjedziemy, myślę, że tam w jeden pokosik. Kurde, nie wiem jak tam czasowo, żeby tata się obrobił. A no tak to jest, wziął sobie urlop, ale na później, bo nie myślał, że będą tak to zniwa, ale to dobrze. Takie wiecie. Więcej ja sobie dzięki temu mogłem porobić. No tata se zbytnio nie odpoczął, ale jak będzie miał urlop, to sobie odpocznie chociaż. A tak to na urlopie by musiał zapierdzielać, nie? Więc czy tak jest w miorę. Jeszcze jeden pokój. O, tak kurwa krzyżak, żeby się... Wiecie, nasmarowane wszystko. O właśnie, no kupiłem tą tawotnicę, pewnie tam gdzieś, nie wiem. Możemy nawet zrobić cięcie i wpuścić to teraz tutaj. No i tym se wszędzie idzie dojść wszystko. Luks. Tutaj. I tutaj. Tu są dwie. Tylko, że tu mi wczoraj wyszło, więc... O, także w ogóle byłem w szoku, bo człowiek, ja całe życie byłem przyzwyczajony, wiecie, w Mokrzynie to też tam mieli dużą taką. A u nas całe życie z wiadra się brało. Jak pojechałem i powiedział mi, że są tuby, to się nawet kurwa chwili nie zastanawiałem. Mówię, ja pierdzielę, panie, dawaj to. No i to jest ta wotnica. Wiecie, myślałem na jakieś ciśnieniowe czy coś, a on mówi, nie, ta ręczna, mówi, jest zajebista, ma fajną tą taką końcówkę, ona łapie. Mówię, dobra, dawaj to. Po co tam 120 zł wyszło, bo wziąłem jeden lepszy smar na bardzo wysokie temperatury, czyli prasa kombine. Dlatego przesmarowaliśmy pierw ten prasę. Boże, jaka ta kabinka jest przestronna. Tak, kurde. Najlepiej, jak wiecie, równo z ciągnikiem stoi prasiora, nie? Wtedy wam powiem, na najlepiej to wygląda. Ciekawe, na jakich obrotach w ogóle jedzie. No bo jak na 1000, więc tam nie trzeba go piłować na obrotach. Bo on przy wolnym ma wtedy 500. Ole, to jakaś taka... uklepana. Która godzina? Możesz? No to jest, to tak zróbmy, żeby do pełna, nie? Jedź jeden przejazd jeszcze i... Dobra. No dobra. No jeden przejazd zrobimy i no tam będzie ładnie sypało, to wiesz. Będzie szło, będzie szło. Boże, i o czym my gadali? Już mi z głowy wyleciało. A, no o tej tawotnicy, no i teraz to można, słuchajcie, smarować, a nie się wkurzać, nie? Bo przez to wszystko było, że a, smaru coś, wiecie, wyleciało bokiem, bo tam ta tawotnica nam to kurwa robiła, to się brało na palca i się wpierało do tego. No, wiadomo, jakiś zawsze brudek się tam kurwa trafił, ale se kurwa fotel zrobiłem. Wrócił król! No. Zakupię 100 zł, człowiek tyle nerw stracił i tyle lat się męczył i mówię, a zamówię se z Mizaru i w ogóle. No, jakbyście coś chcieli zamawiać z Mizaru, sklep rolniczy, bardzo szybkie wysyłki, możecie sobie z kodem Mafia Solec, zawsze tam jakiś procencik dla was wróci, a dla mnie to też zawsze jakieś to wsparcie jest. Wy zaoszczędzacie, pan powiedzmy, nie wiem, jest 5 albo 3%, już nie pamiętam, i te 3% trafia do mnie, więc z góry bardzo serdecznie dziękuję, bo no naprawdę korzystacie bardzo mocno, tylko tyle mogę czasami powiedzieć. Pośród tego, jak to kiedyś było, jak to się bardziej promowało. Teraz ostatni czas to już nawet nie promowałem, a i tak bierzecie. Także fajnie, że korzystacie. Dziękuję ślicznie, mordy, za wasze oczywiście wsparcie. Bo pewnie, no, taka ta łotnica dzięki wam się pojawiła. Śmiechy śmiechami oczywiście. Wow. Tak głośniej zaczęła chodzić, ale... Ole kukle! Ja pierdolę. Się wielko trafiła.
Kurwa, sprzężyta słoma i od razu jakie inne bele, te jakie wielkie. A nie, ta już jest git. Może tam na za wysokim biegu to było. Dobra. Słuchajcie, myślę, że to i tak jeden cały vlog się będzie trafiał. Także co? Dzięki, słyszymy się jak nie wiem. Z perspektywy może ze środka. Albo tu jeszcze na końcówkę sobie, jak ułożymy to, nagramy. Trochę do... O! Dobra. 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 Nie? A no ja, bo chyba będzie troska, ale tyle to odjedzie. O. Co? To jadę. Teraz gdzieś tu na razie z tyłu górka postawię. A, bo tam ma zrobione. Trochę jednak ciepło bucha, kurwa, jest jednak za gorąco, muszę coś pomyśleć na jakimś wentylatorem. Możecie dać znać, czy coś macie. Ta nas coś fajnego kupił i tak sobie myślę, że jakby był kombaj z, wiecie, z tą... Move Me. Z kabiną, to wtedy takie coś na przykładkę można tu zrobić i gitara siema by była, nie? No ale ważne, że chociaż... Coś tam se wieje. Oj, patrzcie co się dzieje, nie? No chyba to te opony, nie? To jest masakracja. Teraz chuj, bo nie będzie czasu ani nic do pomyślenia. Może na siewy akurat, nie? Więcej prac będzie. Bo on, wiecie, na polu mu to nie robi, tylko w transporcie, kuźwa. A patrzcie jak groch schodzi, nie? Poplon, kuźwa. Jak ta lala będzie. To dość dobrze o to chodziło, nie? Zobaczymy, zasiałem tu pszenicy. Pewnie można sprawdzić wilejkę, jak to kiedyś było, bo tu lubiła i zobaczymy co to da. Osiemnioki, tragedia, nie? No sucho. Że japie. Wcześniej, wiecie, już wysoszyła, a teraz te deszcze no już nic nie dały zbytnio.
Dobra, ja to se kurwa tu podjadę i niech se stoi. Dzięki. Okej, wszystko. Tam mam chyba telefon, to wszystko mam. Dobra. A jak to jest, że to blokuje ci? A, tak to jest zrobione. Dobra, dobra. Tu? Ja se zrzucę to. Dawaj, podjedź od razu. Tak, ja se pon... ja se zrzucę i se ponoszę. Chyba ze szczytu. Nie wiem. To zrzuć mnie, jak ja przyjadę dzisiaj. No, ale co ja będę robił tak to? Ja se wykombajnuję i se będę zrzucał. No dobra, to se podjadę najwyżej.